Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o kilku podstawowych nieporozumieniach związanych z psychotestami pracowników, ale jednocześnie będącymi kierowcami kategorii B i prowadzących samochody służbowe. Ta wiedza na pewno przyda Ci się, jeżeli jesteś kadrowcem danej firmy, czy samą osobą zainteresowaną prowadzeniem pojazdu kategorii B w ramach obowiązków służbowych. Są one raz po razie powodem zapytań różnych osób, więc warto wyklarować sprawę przynajmniej na pewien okres czasu. Ta wiedza jest na rok 2012. Pytanie pierwsze. Jaka jest podstawa prawna tych badań, tych psychotestów? I typowy problem opisywany tutaj przez jedną kadrową. Pytałam w Inspekcji Pracy, w Inspekcji Ruchu Drogowego i oni uważają, że psychotesty dla kategorii B nie obowiązują. Również nic nie jest napisane w ustawie o transporcie drogowym czy w rozporządzeniu o badaniach kierowców 7 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami w 2011 roku, które dokładnie to przeczytałam. I moja odpowiedź, no oczywiście, że w formie wymaganej dla kierowców zawodowych, na przykład kategorii CD, czyli autobusy, ciężarówki, czyli zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, jako przechowywanych oddzielnie orzeczeń przez pracodawcę, coś takiego nie obowiązuje. Te psychotesty kategorii B, a w zasadzie konsultacja psychologiczna, jest obowiązkowa jedynie w dokumentacji medycznej lekarza, tegoż to lekarza medycyny pracy. I zasada jest tutaj podobna jak konsultacja neurologiczna, okulistyczna, audiogram, badania krwi, czy jakiekolwiek sobie ten lekarz medycyny pracy zgodnie z zakresem badań nie wymyśli. Natomiast nikt nie każe kierowcy kategorii B wozić tych badań ze sobą, czy okazywać pracodawcy. Jak również nikomu nie musi, przynajmniej według obowiązującego dzisiaj prawa, okazywać nikomu wyników tych psychotestów oprócz lekarza. Natomiast tenże lekarz dostaje wynik psychotestów jako konsultację pomocniczą, powinien się po prostu z nią zapoznać, włożyć do dokumentacji i na koniec wystawić orzeczenie lekarskie, ale dla celów kodeksu pracy, z którym to pracownik idzie do pracodawcy. Dla pracowników kierowców kategorii B aktem obowiązującym podczas przyjęcia do pracy jest kodeks pracy, a nie ustawa o transporcie drogowym czy cytowane tutaj rozporządzenie dotyczące badań kandydatów na kierowców. Sprawia mi olbrzymią trudność wytłumaczenie organom kadrowym, że powoływanie się na akt prawny będący delegacją kodeksu drogowego czy na inną ustawę, a nie kodeksu pracy, jest jakimś mylnym rozumowaniem. Praca od pracy jest kodeks pracy, a nie kodeks drogowy, prawda? Czyli aktem prawnym, przynajmniej obowiązującym w 2012 roku, będącym delegacją z kodeksu pracy jest, powtarzam, rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Dla tych, co sobie chcą to poszerzyć wiedzę, dziennik ustaw nr 69, pozycja 332 z 1996 roku. I we wskazówkach metodycznych tegoż to rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników czytamy punkt odnoszący się do zakresu badań. I chcą to prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, także powtarzam jeszcze raz, prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej. Chyba że uważasz, że kierowca kategorii B może być sprawny inaczej, niektórzy lekarze też tacy są, że uważają, że kierowca kategorii B może być sprawny inaczej. I przy badaniu wstępnym w tychże wskazówkach wymienione są następujące badania. Czyli badanie ogólne lekarza medycyny pracy, badanie okulistyczne, badanie neurologiczne i wśród pomocniczych testy sprawności psychoruchowej. Ja jeszcze wykonuję badanie audiometryczne.
Natomiast te testy sprawności psychoruchowej to nic innego jak wspomniane wcześniej psychotesty. Prawda? Psychotesty, badania psychotechniczne, no w sumie badania psychologiczne. I podstawowe nieporozumienie wynika według mojej opinii na fakcie, że organy kadrowe czy jakiekolwiek inne, zamiast poczytać ze zrozumieniem kodeks pracy, powtarzam, kodeks pracy, powołują się na przykład na ustawę o transporcie drogowym, owszem, mającą znaczenie, ale dla kierowców zawodowych czy kierowców taksi, ale nie dla pracowników kategorii B. Powodują się powołują się zamiennie na ustawę o transporcie drogowym. Na przykład ustawa o transporcie drogowym jest po prostu ustawą, rozporządzenie jest delegacją z kodeksu drogowego, czyli ustawy nie mającej wiele wspólnego z badaniami pracowników. Nie winię inspekcji transportu drogowego czy innych osób o brak wiedzy na temat zakresu badań profilaktycznych lekarskich. Ja również nie jestem ekspertem i nawet nie śmiał być ekspertem kadrowym czy transportu drogowego i kogośkolwiek tam pouczać. Właściwym organem do zapytania jest Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i tam najlepiej kierować różne zapytania w tej kwestii. Natomiast robienie psychotestów dla pracowników kategorii B sugerowałoby przechowywanie orzeczeń przez pracodawcę, no bo skoro zapłacił, to ma prawo do wglądu. Natomiast jest to tylko badanie pomocnicze, które powinno być tylko w dokumentacji lekarskiej i ewentualnie dla pracownika. Nie sądzę, aby wyjaśnił ten temat. Pytania o świadczące braku zrozumienia pojawiają się z uporem maniaka. Nie ułatwia tego ustawodawca, bo zamiast w prosty sposób napisać, co badać kierowcom, sprawę nadmiernie skomplikował. Także stwarza to pole do nadmiernej interpretacji. Tak czy owak, jeżeli Cię interesują podobne tematy, zapraszam na bloga psychotesty kierowców.pl lub skomentowania tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.